Dołączam do akcji wspólnego czytania dzieł Oskara Kolberga. Z racji tego, że jestem w Bielsku Białej, a jest to pogranicze śląsko-małopolskie, to przeczytam fragmenty dzieł zebranych przez etnografa w jednej i w drugiej krainie historycznej. Posłuchajcie początku bajki śląskiej o synach świńskiego pasterza. Był też to jeden świński pasterz we wsi, ma 31 synów. I ci synowie też musieli i te świnie pasać, i kucyło im się, przykrzyło już te świnie pasać. I ten najstarszy powiedział: bratowie, my tak nie możemy zawsze tych świni pasać. Wiecie co, moi bracia, co ja wam powiem? Bo my są wszyscy już dorośli. Tak nas jest wstyd świnie pasać i my pójdziemy w świat. I będziemy tak długo po świecie chodzić, aż znajdziemy takiego człowieka, co będzie miał 30 córków. I tak wy się możecie wszyscy pożenić, a ja się nie pożenię, tylko tak przy was będę. A teraz fragment z tomu krakowskiego. Był Noe, niektórzy wymawiają to nazwisko Noje lub Moje, co w harce na potopie pływał i wszystkie zwierzęta miał ze sobą parami. Kiedy je wypuszczał z harki na świat, dawał każdej parze chrzest i nazwisko, że aż do tego czasu takie imię nosi wsyćko i ptactwo i kacina różna. Wszystkiego najlepszego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Czytała Joanna Gruszka z Antropos.